Witamy was ja powoli. Jest. Dochodzi druga w nocy. Szykujemy się właśnie na wyprawę. Mamy latarki po ciężkich negocjacjach. Mamy maski gazowe, które leżą tam na stole. I zbieramy się i będziemy zaraz ruszać. Na krater. Na krater, na którym buchają niebieskie płomienie. Także będziemy nagrywać i robić zdjęcia. Nie wiem, czy mnie widać, ale idziemy. Jesteśmy jeszcze kawałek od krateru. Wszędzie śmierdzi siarką. Chłopaki, którzy idą po siarkę na górę z takimi wózkami, zbierają po drodze turystów, którzy wymiękli, i oferują im podwózkę. I taki właśnie opcja. A chyba dotarliśmy do przystanku. Idziemy dalej. W drodze widać tylko różowe trąbki Litwy. Poza tym to nic. A pokażcie jeszcze raz. Świeci księżyc. Piękny rogalik. Widać gwiazdy. Pięknie, niestety iPhone nie ogarnie tego. I wszędzie dookoła jest taka mgła. I ta mgła to jest siarka. Tak, ale nie idziemy już pod górę, idziemy teraz po płaskim. I zaraz pewnie dojdziemy do krawędzi. Idziemy dalej. Wchodzimy do wulkanu zaraz. O tak. Pierwszy raz idę z maską wodową. To pewnie raz używałam na PO. Ale dobre strapy mają te maski. Biznes paintballowy mógłby się uczyć. 99 kilo siarki, koleś dźwiga. Ja pierdolę. Idziemy dalej. I co ciekawe, to miejsce jest też popularne wśród lokalesów. Ale to mniej profesjonalnie do tego podchodzą. I tu gospodina, Japonka. I po drodze widzimy tych górników wydobywających siarkę. Siedzących w ogóle bez niczego, bez żadnej maski, a nie nic. A oczy już nam wyzawią, znaczy mi już wyzawią na przykład. Co? Oczy powali mi wyzawią. A, pustą siarę. Jest, idę to waży. No i nasz przewodnik, jak bohater na białym koniu, cały czas prowadzi jedno z dzieci. Za rękę. Tam jest wycieczka na płomień. A tu jest płomień, który się pali cały czas. I tu są wszędzie obłoki siarki. Wyszło już słońce, to kopalnia siarki wygląda tak. I oni w tym dymie wykopują najpierw tą siarkę, a potem całą tą drogę, która tu jest, na piechotę, na plecach noszą o takie koszyki, jakie tutaj można zobaczyć. Taki jeden ładunek to jest około 100 kilo. I tu właśnie idzie pan. Niesamowita praca. Niesamowicie ciężka. Nasz przewodnik okazało się, że przez 15 lat tak pracował. I pokazywał blizny od tych koszyków.
A jeszcze pokażę wam jedno. Okej. I tutaj obok tego jest jezioro kwasowe. Podobno ma temperaturę 50-60 stopni. No i generalnie jest to żerująca woda. Zaraz już nie widać, tam się płomienie paliły. A teraz już nie ma. A w ogóle tutaj jest krater, który wygląda na miejsce ziemi. O, i turystka jakaś z Polski. O, i tam dalej idzie ten pan. Ja jestem blisko do dół z pustymi koszami. I dalej do szczytu. Ale wysoko. Ale idziemy. I jeszcze nie koniec drogi. I oni cały czas pod tą górę na żółtą siarkę. Dobrze wyjść. Więc mała update, bo przed chwilą zrobiłem wywiad z naszym przewodnikiem. Nasz przewodnik, który stoi o tutaj, pracował tutaj przez 15 lat. Zaczął pracować, kiedy miał 11 lat. I mówi, że takich wycieczek w ciągu dnia robi się dwie. Jeżeli masz wózek, którym możesz przewieźć tą siarkę, to trzy takie wycieczki. Z samego dołu na samą górę. W miesiącu pracują 25 dni. No i pracował tak 15 lat. Także szacun. Weszliśmy te 3 godziny w jedną stronę. 3 godziny w jedną stronę się niesie. Tak. Mega ciężka praca. I przypominam, że dźwigają po 90-100 kilo. Zaraz jeszcze zrobimy filmik z przystanku z wózkami. Zobaczymy, jak idzie załadunek. Jest 5:30 rano. To jest stacja załadunkowa. Chłopaki odpoczywają, grzeją się, ładują wózki. A później cała tam droga ich czeka. Na sam dół, gdzieś tam. Na miejscu można kupić też rzeźby z siarki. No tam chłopaki sprzedają. Żółwiki, kaczory Donaldy. Inne takie. Tu leżą puste koszyki. Jest pięknie. Znowu jest pięknie. Selfiaczek. Poszliśmy jeszcze wyżej. I wygląda to tak. Trochę tu nam siarka przesłania. Ale widoczki wspaniałe. Selfiaczek. Jesteśmy w obozie. To jest trochę taksóweczek. Też taki, gdzie ładuje tą siarkę. Tu pan młoteczkiem rozwalał. Ładował do worków. Jest śmiesznie. Ciężka robota, bo ludzie się śmieją. Trochę widoczku.
To już chyba ostatni film z chodzenia. Chciałem wam tylko pokazać tam z przodu. Jest gość, który znosi ten koszyk. I on generalnie zbiega sobie lekko. Wyprzedzając wszystkich turystów, którzy schodzą z tej górki. No i zbiega na bosaka. A, i na bosaka, do tego tak. Na wierzch, na taka. Więc ogromny szacunek dla chłopaków. I nogi muszą mieć ze stali. No, to jeszcze widoczek na koniec. No nie widać, widać. Ptaszki ćwierkają. A my lecimy na śniadanie. Na razie. No chodź, no już ci dam, no przecież.